imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami i z duchem wami. Zgromadziliśmy się, siostry i bracia, w naszym parafialnym kościele wokół Sylwii i Karola, którzy dzisiaj chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński. W tym ważnym dla nich momencie otoczmy ich naszą miłością i naszymi ufnymi modlitwami. Razem z nimi będziemy słuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w ofierze eucharystycznej, prosząc o obfite błogosławieństwo dla głowy Pana. Przed Panem Bogiem uznajmy, że jesteśmy grzeszni. W tej ważnej chwili dla Syna, Karola i dla nas wszystkich powierzmy się bez reszty. A ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiąca. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto słowo Boże.
Wy sobie pracujcie spokojnie. Mamy doping wrzucić. Karol, Sylwia. No zdecydowanie. Ma więcej, macie wspólny worek, nie wiem czy wiecie. Ale dwójka to chyba przez przypadek wypadła. Daj. Nie, dwójeczka zostaje. Dlaczego ja? Najmłodszy.
Oh!
tutaj, żeby pani młoda najpierw usiadła sobie wygodnie na krzyżereczku. W tym momencie poprosiłbym świadkom o zdjęcie weloniku. Ja w międzyczasie poproszę wszystkie panienki tutaj, żeby przyszły do pani młodej blisko. Za momencik będziemy rzucać welonikiem. Panienki, chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. Nic strasznego was tutaj nie czeka. Ja więcej widziałem panienek na tym weselu. To nie wszystkie. Tak, jeżeli się zdjęty broni, to proszę wręczyć pani młodej. Zapraszamy, zapraszamy, proszę tam się nie chować. Nie chowamy się. Za narzeczonych, chłopaków. O, jest jeszcze następna, fajnie. No, mało, mało jeszcze. Dziewczyny, chodźcie, chodźcie. Wyczekamy. Nie ma więcej? Pan młody mówi, że nie ma więcej. Nie ma więcej, okej. Nie pozostaje nic innego, jak dobrze. Dziewczyny, zróbcie kółeczko koło młodej. Zamknijcie ten krąg za rączki, tak jest. Za moment będziecie się kręcić przy muzyce, a waszym zadaniem będzie, żeby ten welonik złapać, a zadanie pani młodej, żeby ten welonik rzucić, tak? Zapraszamy jeszcze do środka pana młodego, żeby zasłonił oczy pani młodej. Właśnie, proszę stanąć za młodą i zasłonić jej oczy, tak? Dobrze, dziewczyny, gotowe jesteście? Pani młoda również? To zaczynamy! Dziewczyny, trzymają się za ręce. Poczepiamy. Mamy nową panią młodą. Super. Dziewczyny, ja na razie poproszę na boczek nową panią młodą, idąc wczoraj również. Ja również dziękuję wszystkim dziewczynom, które brały udział. A teraz zrobimy zamianę. Pan młody siada na krzesełku, a świadek zdejmuje mu, bo ja tak, nie wiem, co tam mam. Chłopak, czy to jest kram? Bo nie wiem, kram, tak? Kram. Zapraszamy wszystkich kawalerów tutaj na środek parkietu. Wszyscy panowie z Dana Wolnego, zapraszamy. Już dziewczyna czeka na któregoś z panów. Zobaczcie, jaka ładna. Panowie, jeszcze, jeszcze. Może jeszcze się znajdą na coś. Panie młody, to wszyscy, czy jeszcze ktoś będzie? Tak jest, wołamy. Wszystkich. Kogo się da? Młodek. Pan młody jest proszony. Jaki nie kochany? Dobrze. Kochani, pan młody ma że krawat ręka. Zatem panowie, weźcie się nie za rączki, tak jak mężczyźni, za bary się weźcie. Zamknijcie ten krąg. A do tego kręgu zapraszam właśnie panią młodą, żeby zasłoniła oczy panu młodemu. Tylko nie uduszcie młody, nie uduszcie, dobrze, panowie? Dobrze. Zadanie jest podobne. Tańczycie, kręcicie się. Najpierw, dobrze, może być. A pan młody na momencie będzie rzucał welonik. Zadanie panu będzie, żeby go złapać. Nie welonik, przepraszam. Rozpędziłem się. Chodzi oczywiście o krawat. I w drugą stronę, panowie, w drugą. I już łapiemy, panowie. Nawet nie zwróciliście uwagi. Jest, jest, jest. Dobrze. Mamy nowego pana młodego. Super, panie młody, wczoraj, nagadamy.
znajdzie na szyi nowego pana młodego. Trzymał ja. No ja jestem zrobić. Sprzedanie to dziś mój obowiązek. To się ma się w duszy, jak się nie może spotkać. Po włosach do teściów idę ja. Tam jesteś ciążą. O dziecko w noc poślubną staram się ja. No nie. Z kolegami chodzę ja. Ostatni los. Nie ma się czego bać. To ja mam zawsze rację. A teraz odwracacie się do siebie plecami. Będzie to bardzo. Może być
proszę mi powiedzieć, woli pan córeczkę czy synka? Bliźniaki. A moda? Okej. Na trzy odwracacie się do siebie plecami i jeżeli odwrócicie się w tą samą stronę, będzie synek. Jeżeli miną córeczka. Okej. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy! Ale pewnie chce się mieć dwójkę, także zagramy jeszcze raz. Uwaga, liczymy wszyscy razem. Raz, dwa, trzy! Wielkie, wielkie brawa. Trójka czy dwójka wam starczy? Okej. W takim razie będzie córeczka, a potem synek. A teraz przechodzimy do zabawy dla gości. Już bardzo dziękuję parze młodej. Zabawa polega na tym, że będzie grała muzyka i w pewnym momencie ta muzyka przestanie grać. W tym momencie również. Ktoś ten worek będzie trzymał w ręku, tak? Kiedy stanie muzyka, osoba, która będzie miała ten worek w ręku, jej zadaniem będzie, żeby coś wyciągnąć z tego worka, nie patrząc, co w tym worku jest. Po prostu, na oślep. I założyć na siebie. Czy wszystko jasne? Momencie. Najpierw muzyka, dopiero sobie przy... Składamy, tak? Dobrze, zaczynamy! To mocno trzymajcie, tak jest, po kolei! Jedna, drugie, nie, za ręce się nie trzymajcie się za ręce! Po prostu przekazujcie, jedna, drugie! To żeby nie wypadło, nic, bo nie jest związany ten worek. Wyciągamy i patrząc, gdzie to tam jest. Jedną rzecz, żeby nie były dwie. Nie dwie! Jedno. Ile? Zamaca. Ile? Dobrze. I zakładamy na siebie, a worek oddajemy następnej z dziewczyn. Jej trzyma mocno. Cóż to jest? A to się zakłada na głowę? Może nie, masz rację, no pewnie. Ładnie jest. Wielkie brawa dla dziewczyny, za uwagę. Dobrze. I na razie tej dziewczynie dziękujemy na boczek na razie. Za momencik będą następne dziewczyny dołączać do niej. A dziewczyny, te, które są w kółeczku, dalej grają, tak? Przekazujemy worek, tak jest. Wyciągamy, nie patrząc, co jest w środku. I zakładamy, a następnie przekazuje do dzisiaj worek. Następnej dziewczynie. Trzymaj! To na pewno na głowę się kładzie, na pewno. Przez głowę, tak. Oczywiście na potem na moment panią poprosimy, żeby pan dołączyła do poprzedniści, a my gramy dalej. Przekazujemy worek dalej. Proszę bardzo. No to wyciągamy. Jak los. Tylko nie wiem, czy szczęście. Jest piękna. Proszę bardzo. Zakładamy na siebie. No to tylko albo roboty drogowe, albo kolejowe. Albo kolejowe. No, wielkie brawa. No i pani dołączy do poprzedniczek. Już są trzy, tak? I kochane moje, została jedna rzecz w tym worku, więc jedno, po co walczy? Dziewczyny. Już.
można spojrzeć nawet, to jest dość postaci. Pan. Zakładamy. Państwo mówią, że ten worek tak założyć. Muszę pomyśleć przy następnej imprezie. A worek poprosimy do nas, to daje coś założyć. Dziewczynie. Dziękujemy. Świetna kuchareczka będzie, świetna. Mąż taką za żonę dostanie, to będzie to już tak, no, jeszcze lepiej. Zawiążcie, tak. Dobrze, kochani, mamy cztery dziewczyny i te cztery dziewczyny czekają na czterech mężczyzn. Więc poproszę w tej chwili wszystkich mężczyzn znajdujących się na sali. Do kółeczka. Do kółeczka, tak. Będą mieli podobny konkurs, tylko na pewno inne fany. Ja gwarantuję, że dużo, dużo lepszy. Panowie, chodźcie jeszcze. Ja jeszcze... Proszę, to widzę dużo panów tutaj w czarnych kosmikach. Ja wyciągnę na siłę. Zapraszam się tutaj kolega tam. O, super. Tutaj pan w różowej kosmie zapraszam do pasza serdecznie. Oj, pan niebieski się pojawił, super. Mogę prosić, żeby trochę szerszego... Panowie, konkurs polega na tym samym, co u dziewczyn, tak? Także leci muzyka, ale przychodzi sobie głowę. Gotowi? Wszystko jedno, nie ma znaczenia. Gotowi? Start! To zaczynamy. Nie! Nie, to w Nie patrzymy i wyciągamy. Nie patrzymy i wyciągamy. No co to może być? Nie wybieraj proszę. Przekazujemy go dalej, tak? I zakładamy. Ładnie się pan będzie w tym prezentował zapewne. Nie tak to nie. Wkładamy prawidłowo, tak jak powinno być. Gofry może pan piec. Albo jakieś ciacho. Weź, no, pan mówi, że ziemniaczone placki. Dobrze. Pan na momencie, wielkie brawo oczywiście do tego pana, dołączy pan do dziewczyn, za moment będzie losowanie, spokojnie. Pan już się martwi, która z dziewczyn będzie dla mnie, się pyta, no. Jasne, kochani, dalej, lecimy z tym, pan dalej. Mamo, boją się jak wody świetlne. I już. Co to jest? Pan wie, czy tego zakłada? Proszę bardzo. Zakładamy. To jest wesele. Wszystko opada. Wyciągamy. Nie patrzymy, nie zaglądamy. Cóż to takie, cóż to takie. Stringi. Drogi panie, pomóżcie mu założyć to. Pomóżcie. Opatrzenie, jak to się obsługuje. Nie! Wie? Dobrze. Ten wołek poproszę, następny pani zabierze w lecie. Który tam był.
Ale trzymajcie, bo wypadnie jeszcze. To już, o już, pięknie. Super, ale już, super, ale już. No dobrze, bardzo łączy go. Pozostałeś. I został jeden pan. Jeden pan, panowie, pan życie. Jeden pan. Lecimy. Cóż, mi to trudno ocenić, które
wam i musicie teraz podjąć decyzję, kto wygrywa na nagrodę. Karol! Thank you.
skacz, kiedy